Witam Państwa, nazywam się Magdalena Wtorkiewicz i od przeszło 18 lat jestem nauczycielką języka polskiego. Kiedy zaczynałam swoją karierę zawodową, nawet nie przypuszczałam, że kiedykolwiek będę pracowała poza granicami kraju. I tak przez pierwsze 8 lat po studiach pracowałam w Polsce, uczyłam języka polskiego w liceum ogólnokształcącym i przygotowywałam uczniów do matury. Tu odpowiedzialność była bardzo duża, bo specyfika szkoły polegała na tym, iż każdy uczeń, bez względu na to, czy czuł się bardziej humanistą, czy wolał przedmioty ścisłe, jeżeli chciał zdać maturę, musiał zmierzyć się z językiem polskim. Moje zadanie polegało więc na tym, aby jak najlepiej przygotować ich do tego egzaminu, przekazać niezbędną wiedzę z zakresu literatury, nauczyć odczytywać i ją odpowiednio interpretować dzieła z różnych, często bardzo odległych epok. Bardzo lubiłam tę pracę. Sprawiała mi ona wiele radości. Cieszyłam się, gdy moi uczniowie dobrze zdawali egzamin, przychodzili i chwalili się wynikami. Przez lata moje doskonalenie zawodowe polegało na tym, że zdobywałam coraz więcej doświadczenia i uzupełniałam swój warsztat dydaktyczny. Zdobywałam kolejne stopnie awansu zawodowego. Jednak w pewnym momencie musiałam dostosować się do zupełnie innych, nowych warunków. Nieoczekiwanie mój mąż dostał ofertę bardzo dobrej pracy tutaj w Szkocji i żeby nie rozbijać rodziny, wówczas mieliśmy już 2,5-letniego synka, postanowiłam wyjechać razem z nim. Bardzo szybko okazało się, że brakuje mi szkoły, brakuje mi uczenia, uczniów i szybko rozesłałam CV do szkół polonijnych w okolicy. Szczęśliwie złożyło się tak, że jedna z nich niemal natychmiast odpowiedziała i rozpoczęłam pracę. Tutaj okazało się, że jest to zupełnie inna praca, zupełnie inne wyzwania i muszę dostosować się do zupełnie innej rzeczywistości. Wymagania też były zupełnie inne. Moi obecni uczniowie to dzieci, które od poniedziałku do piątku uczą się w szkockich szkołach. Ze swoimi nauczycielami, rówieśnikami, kolegami komunikują się w języku angielskim, a język polski staje się językiem dodatkowym. Na domiar złego język polski jest znacznie trudniejszy od języka angielskiego, przez to dzieci naturalnie wybierają prostszą opcję. Stawia to nauczyciela i rodziców przed bardzo trudnym wyzwaniem, jak zachęcić dziecko, aby chciało mówić, a z czasem czytać i pisać w języku polskim. Zadanie jest coraz trudniejsze, nawet kiedy dzieci dorastają. Wiadomo, mają wówczas więcej kontaktu z rówieśnikami, więcej zajęć w szkole i poza nią, podczas których posługują się językiem angielskim. Szybko odkrywają, że znajomość języka polskiego nie jest im potrzebna do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie, w którym przyszło im żyć. Dlatego nauka trudnego, dodatkowego języka staje się nie lada wyzwaniem. Nie mogę stosować tutaj wszystkich tradycyjnych metod nauczania, one się po prostu nie sprawdzają. Chcę, żeby dzieci dobrze znały gramatykę i ortografię języka polskiego, miały bogaty zasób słów, ale jeżeli zaproponuję im tradycyjne sprawdziany i dyktanta, to raczej zniechęcę ich do nauki niż zachęcę do pogłębiania znajomości języka. Mając tego świadomość, pracuję tutaj zupełnie inaczej niż pracowałam w Polsce. Tutaj każda lekcja musi być przede wszystkim dobrą zabawą. Zadania muszą być bardzo zróżnicowane. Doskonale sprawdzają się te, które są oparte na różnych grach czy konkursach. Dzieci lubią rywalizację i chętnie w niej uczestniczą. A ja staram się przekazać im wtedy jak najwięcej ważnych treści. Sama często gram z nimi na przykład w gorącego ziemniaka czy masz 5 sekund, ale tak modyfikuję pytania, żeby przenucić podczas gry jak najwięcej ważnych treści. Na przykład wymieniamy tylko słowa zaczynające się na literę rzec z kropką, albo te, które mają w sobie uzamknięte. Czasami wymieniamy tylko rzeczowniki. W ten sposób powtarzamy gramatykę, ortografię języka polskiego. Na szczęście w internecie i różnych publikacjach edukacyjnych możemy znaleźć całą gamę ciekawych inspiracji. Kolejną ważną kwestią to dobór lektur. Oczywiście bardzo chciałabym, żeby dzieci znały klasykę polską Sienkiewicza, Mokuszyńskiego, Korczaka, ale nie oszukujmy się. Ze względu na odległość i trudność tych tekstów, dzieci prawdopodobnie nigdy ich nie przeczytają. Szybko się znudzą, bo nie będą rozumiały tego, co jest tam napisane. Takie teksty możemy im przekazać później albo we fragmentach. Jeżeli chcemy, żeby autentycznie czytały teraz na tym etapie, to powinniśmy dobrać im takie lektury, które ich do tego zachęcą. I tutaj znowu, z pomocą może przyjść nam internet. W nim możemy wyszukać wiele polecanych przez specjalistów tytułów, które zaciekawią naszych młodych czytelników. Dlatego
Podsumowując już te nasze rozważania, bez względu na to, czy jesteśmy nauczycielami, czy tylko rodzicami chcącymi, aby nasze dzieci znały język polski, postarajmy się pokazać im, że nie jest on tylko trudny, ale też piękny. Że jego nauka nie musi być żmudną pracą, ale też zabawą i ciekawą przygodą. Natomiast sama umiejętność posługiwania się nim może przynieść wiele korzyści. Takie jest moje zdanie na temat nauczania języka polskiego za granicą. Nie wiem, czy wszyscy z Państwa się ze mną zgodzicie. Może inni nauczyciele wypracowali jeszcze inne, lepsze, ciekawsze metody. Sama chętnie o tym posłucham, bo tu brakuje nam szerokiej oferty szkoleń metodycznych i sami musimy się wzajemnie wspierać, uczyć na własnych błędach. Niemniej jednak życzę wszystkim nauczycielom i rodzicom sukcesów w przekazywaniu wiedzy z zakresu języka, kultury i historii Polski. To dla nas bardzo ważne, jako dla polskiej społeczności. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia przy następnej okazji.